zmowa dnia a Razem z nami senator Prawa i Sprawiedliwości były marszałek tej izby wyższej dr Stanisław Karczewski. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze. dzień dobry państwu. Nie bez przyczyny podkreślam, że jest pan lekarzem, bo zacznijmy od kwestii zdrowia, a konkretnie resortu, który tą właśnie dziedziną się zajmuje. Adam Niedzielski już ministerstwem nie kieruje. Czy to jest dobry krok w dniu, w którym ogłoszono datę wyborów parlamentarnych? No, i... No to było oczekiwane posunięcie, bo jednak pan minister dokonał jednak błędnej analizy swoich tweetów. No niepotrzebne one były. Ja analizowałem je bardzo dokładnie, wnikliwie, więc z niektórych rzeczy powinien się. Wycofać, Choć był świetnym ministrem, bo to też trzeba podkreślić, dokonał bardzo wielu dobrych posunięć w systemie opieki zdrowotnej, no i przeprowadził nas przez drugą część, czy którąś część pandemii, także to na pewno zostanie zapisane w historii na plus dla pana ministra. A pana Adama Niedzielskiego zastąpi Katarzyna Sujka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, lekarz ze specjalizacją chorób wewnętrznych mhm. jako ciekawostkę do Dajmy, że pani doktor ukończyła też leśnictwo. Czy to jest dobra kandydatka na to stanowisko? Tak, to ciekawa informacja. Też o tym dowiedziałem się, że nie tylko y, pani poseł jest lekarzem, ale również ukończyła in studia. No, co świadczy o tym, że jest to no, bardzo zdolną osobą. Y, y, ja znam y, panią, y, panią poseł, już w tej chwili panią minister. Młoda, bardzo dynamiczna osoba, niezwykle skuteczna. Trzeba powiedzieć albo przypomnieć, niektóry, przypomnieć, że startowała z odległego dziesiątego miejsca. Uzyskała mandat. To rzadko się zdarza, że osoba z tak odległej pozycji zostaje posłem, także wszyscy jej niezwykle gratulowali. To była niezwykle aktywna. I tak jak mówię, wielokrotnie się z nią spotykałem, rozmawiałem o sprawach, o sprawach okręgu, w którym jest szefową. Przestanie ich pewno być, bo takim mamy zwyczaj, że jeśli się ma funkcję, to nie ma się tej funkcji partyjnej, politycznej. Jest matką, matką trójki dzieci. Niedawno rozmawiałem z, z panią jeszcze poseł. W tyle słyszałem dzieci takie rozbawione głośne. Ma duże doświadczenie, bo kilkanaście lat pracuje w służbie zdrowia, pracuje w szpitalach, pracuje. To jest bardzo ważne, że jednak pracuje i w szpitalu, i w, i w otwartej służbie zdrowia. To bardzo ważne. Też ja czytałem jej jedną wypowiedź, z którą absolutnie nie się zgadzam, to jest niezwykle potrzebne, mianowicie e, mówiła o skróceniu kolejek do specjalistów i m, sposób, jaki to chce osiągnąć. E, to jest dosyć proste i oczywiste. No, musimy mieć więcej specjalistów. No, na to trzeba czekać wiele lat. Ale więcej m, m, można przyjmować podstawowej opiece zdrowotnej. Ja zresztą muszę powiedzieć, że w tej chwili też pracuję w Ośrodku Zdrowia i bardzo cenię sobie pracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, trochę niedoceniana jest ta specjalizacja i praca, niezwykle istotna i ważna. Ona powinna być fundamentem czy podstawą piramidy wszystkich usług medycznych i, i, i to na pewno no, choć krótki czas, ale mam nadzieję, że pani minister po wyborach również będzie ministrem zdrowia i dalej będzie kontynuowała, kontynuowała swoją misję. Panie senatorze, pani marszałku, a czy nowa pani minister zdrowia poradzi sobie z nadchodzącym strajkiem lekarzy, jak informują media? Klamka już zapadła, a strajk medyków odbędzie się we wrześniu. No to taka dziwna data, bo z, tuż przed wyborami to ma wydźwięk bardziej polityczny niż merytoryczny. E, ja nie wiem, jakie są powody w ogóle tego, że lekarze strajkują. Już z, cytuję. Lekarze mówią, poczucie ignorowania ich głosu przez władzę, niska jakość kształcenia medycznego i brak zaufania w rozmowach z resortem zdrowia. No to może będzie A, nowe otwarcie. No, ja myślę, że to będzie nowe otwarcie, że pani minister znajdzie wspólny język z lekarzami i Mam nadzieję, że do tego strajku nie dojdzie. On jest zupełnie niepotrzebny, dlatego że nie zgadzam się zresztą z argumentem wysuwanym przez lekarzy, mówiącym o tym, że jest niska jakość szkolenia lekarzy. Ja kiedyś miałem historycznie podobny głos. Też myślałem, że tworzenie, bo pewnie o to chodzi, że tworzenie nowych kierunków w uczelniach mniejszych spowoduje no, słabsze kształcenie lekarzy, ale jest odwrotnie. Tam są bardzo dobrze wyszkoleni lekarze, dlatego że ja mówię tutaj o studentach. Bardzo, bardzo dobrze to tym Dowodem na to jest to, że w egzaminach końcowych osiągają bardzo dobre wyniki, no to jest z, 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 zupełnie chy, chybiony argument. Ale myślę, że dojdzie do dialogu, potrzebny jest dialog, ale też ważny jest, bo tutaj w tych postulatach czy w a kwestiach do rozważenia przez lekarzy nie ma elementów płacowych. Jednak lekarze zarabiają zdecydowanie lepiej. I to wynik tego, że zwiększyliśmy dwukrotnie finansowanie służby zdrowia i bardzo duża część pieniędzy, bardzo duża część pieniędzy poszła na. E, Płacę dla lekarzy, płacę dla pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego i niemedycznego. To jest bardzo bardzo istotne i bardzo ważne i to no, zdecydowanie podnosi, moim no, w głębokim przekonaniu, podnosi również jakość świadczonych usług to... przez lekarzy. Spójrzmy teraz na Nie kampanię, panie senatorze. Wiemy już, że wybory parlamentarne 15 października, 67 dni kampanii przed nami. A czy na listach wyborczych zobaczymy pańskie nazwisko? Ja przygotowuję się do startu do Senatu. Nikt nie jest z nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, pewien swojego miejsca. Będzie to moja, przepraszam bardzo, szósta kampania. Szósta kampania do Senatu. Przepraszam. Więc myślę, że będę, będę startował do tego Senatu. Ja się przygotowuję, robię kampanię, prekampanię, bo no ta kampania właściwa już wynikająca z kalendarza wyborczego rozpocznie się w najbliższym czasie. No przecież wszystkie partie polityczne prowadzą już kampanię wyborczą i no mam nadzieję, że nie tyle startu do Senatu, co również. Tu się mówi odbicie Senatu z rąk opozycji, a jest to, mam nadzieję, możliwe. Nawet głęboko przekonany. Jeżeli chodzi o Nawet kampanię, to chodzi to o kampanię wyborczą w Polsce, to widzimy, że nasi zachodni sąsiedzi włączają się w tę kampanię wyborczą. Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, w wywiadzie dla publicznej niemieckiej telewizji mówił o tym, że prawo i sprawiedliwość to wrogowie jego formacji i jego formacja zwalczać będzie. Pis w odpowiedzi na to premier Mateusz Morawiecki zaprosił go do debaty. To zaproszenie zostało odrzucone. A rzecznik Europejskiej Partii Ludowej stwierdził, że ta debata powinna być przeprowadzona z tu cytat reprezentantem Europejskiej Partii Ludowej w Polsce, którym jest pan Donald no, Tusk. To Europejskiej Partii Ludowej czy Platformy Obywatelskiej w końcu. No, zawsze przedstawia się jako szef e, platformy obywatelskiej, a teraz dowiadujemy się, że jest wysłannikiem. E, Partii Europejskiej, Ludowej Partii Europejskiej. No To są skandaliczne słowa, no to jest próba ingerowania, ingerencji, próba ingerencji w nasze wybory, wybory w Polsce. Jesteśmy w okresie kampanii wyborczej, ale bez względu na to, czy w takim okresie, czy w innym takie słowa absolutnie nie powinny paść z ust polityka, polityka niemieckiego. To jest niemiecki. Polityk polityki polityka part... przewodniczącego Partii IPP. Panie senatorze, kiedy do podobnej sytuacji doszło we Włoszech w ubiegłym roku przed wyborami parlamentarnymi, a szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, to tak mówiła o ewentualnej wygranej Giorgi Meloni, to Komisja Europejska ma narzędzia takie jak w przypadku Polski i Węgier. To wtedy od prawa do lewa wszystkie opcje polityczne we Włoszech protestowały i żądały dymisji dymisji szefowej Komisji Europejskiej. Czemu u nas nie ma takiej solidarności w momencie, w którym Jakaś obca instytucja próbuje ingerować w naszą wewnętrzną politykę? No tego nie rozumiem. Nie powinno być absolutnie inaczej. Powinny być sprawy, obszary, w, w których powinniśmy mówić jednym głosem. Mówię tutaj o naszym bezpieczeństwie, ale mówię również i o naszej suwerenności. Mówię o tym, aby politycy z zagranicy nie wtrącali się, nie, nie ingerowali w sprawy polskie. Sprawy polskich wyborów. Brakuje słowa potępienia przez pana Donalda Tuska. Tu powinno być wyraźne jego stanowisko. Takiego stanowiska nie zajął. Ja nie słyszałem. A czy spodziewa się pan, że zajmie takie stanowisko? Zostało nam pół minuty. Powinien. Powinien. To Także będziemy, będziemy obserwowali. Będziemy obserwować i będziemy czekać, ale jeśli pan pyta się, panie redaktorze, co myślę, to myślę, że Donald Tusk na pewno tego nie zrobi. Tak mówił w programie pierwszym polskiego Radia Senator Prawa i Sprawiedliwości były marszałek Izby Wyższej Stanisław Karczewski. My teraz już przenosimy się do internetu. Jesteśmy już w internecie, panie marszałku. Mówił pan o bezpieczeństwie. Czy bezpieczeństwo zatem będzie motywem przewodnim kampanii prawa i sprawiedliwości? No będzie na pewno z jednym z elementów ważnych, no, fundamentalnych, bo jest bezpie... nasze bezpieczeństwo, bez... bezpieczeństwo szeroko pojęte, bo to nie tylko bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo y, polskie, ale również i bezpieczeństwo żywnościowe, bez... Bez... bezpieczeństwo y, zdrowotne. To jest y, no, niezwykle istotne, choć o tym bezpieczeństwie pierwszym, o którym mówiłem, na pewno w czasie kampanii będziemy mówili, bo to jest interes i to jest y, nasz Polski interes. A jeżeli chodzi o stawkę tych wyborów, wicepremier Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że to będą najważniejsze wybory po roku 89. Zresztą przed wszystkimi wyborami, niezależnie od tego, czy to parlamentarne, czy prezydenckie, politycy różnych formacji mówią, że, że to będą właśnie te najważniejsze wybory po 89. Dlaczego akurat te mają być tymi najważniejszymi? No te wybory będą określały przyszłość Polski, nie tylko polityczną, bo wybory w 1989 roku dotyczyły zmiany systemu politycznego, prawda? zmian politycznych. Tu coś więcej, nie tylko zmiana polityczna, ale również i wizja Polski. Wizja Polski Solidarnej, takie, gdzie dostrzegamy potrzeby słabych, i taka wizja Polski, która jest nastawiona, wracając jeszcze do wizji naszej, Prawa i Sprawiedliwości, to bezpieczeństwo, zachowanie suwerenności, dbałość o to. Natomiast My nie chcemy i o tym będziemy mówili w kampanii, o tym będziemy, zresztą to nie tylko my mówimy, to mówią Polacy, to mówią ci, z którymi cały czas spotykamy się. Domeną Prawa i Sprawiedliwości. To znaczył nam taki kierunek prezes Jarosław Kaczyński, który uwielbia spotkania z mieszkańcami, z Polakami, rozmowy, odpowiedzi na pytania. Od wielu, wielu lat jeździł po Polsce, zaraził nas tą aktywnością. I to Polacy mówią: Polacy chcą i sobie niezwykle cenią to, że czują się bezpiecznie. Panie senatorze, mówił pan o tym, że prawo i sprawiedliwość chce odzyskać Izbę Wyższą, w której większość ma teraz Sejmowa opozycja. Jak zamierzają państwo prowadzić kampanię, żeby to się udało? Myślę, że jednak. Mówił wczoraj pre, premier Mateusz Morawiecki o tym, że no, zdarzały nam się pomyłki, błędy, potknięcia. No, takim błędem była kampania sprzed z, z czterech lat i no, dobór niektórych kandydatów, no, którzy poczuli się już senatorami i nie bardzo angażowali się w kampanię. Tu wszyscy musimy, tu ja mówię teraz o wszyscy, my to znaczy politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy znajdą się na listach, ale nie tylko ci, no bo też i nasi przyjaciele, nasi e, nasi koledzy samorządowcy, no będą nas wspierać. Tutaj musimy no, bardzo ściśle współpracować. No, konieczna jest również taka synergia w pracy między kandydatami do Sejmu i kandydatami do Senatu. A czy obecni y, przedstawiciele Sejmu mogą znaleźć się na listach senackich? No, po stronie opozycji taki ruch, takie ruchy będą widoczne. Wczoraj Magdalena Biejat z Lewicy zapowiedziała, że będzie jedynką w pakcie senackim w Warszawie, z racji tego, że i niewiele kobiet w tym pakcie jest, i też, że Warszawa powinna być miejscem, w którym kobieta wystartuje. A czy u, nas, u, u, was, u was będą takie właśnie ruchy, gdzie posłowie dotychczasowi będą ci, którzy mają mocne nazwiska i duże dokonania będą na liście senackiej, żeby te izby odzyskać. No nie jest to jakaś recepta, ale w niewielkiej ilości posłowie również będą reprezentować naszą partię w walce o odbicie senatu to teraz pragnę skorzystać z Pańskiej wiedzy lekarskiej, ale najpierw jeszcze zapytam Panie Senatorze, czy jest Pan zimno, czy ciepłolubny, bo to pytanie przejawia się dzisiaj i przebija przez cały poranek w sygnałach dnia. Panie redaktorze, tu pana zaskoczę. Ja lubię niskie temperatury i bardzo wysokie temperatury. Te średnie dla mnie są jakieś takie do, mało do zaakceptowania. Lubię zimę i lubię lato. Te pory pośrednie no, dla mnie są nieco gorsze, choć też piękne, bo lubię widoki jesienne i wiosenne. Ale jeśli chodzi o temperatury, to lubię ekstremalnie niskie i ekstremalnie wysokie. To teraz odwołam się do... do lekarskiej, która, która z tych dwóch opcji jest lepsza dla zdrowia? Czy jak jest zimno, czy jak jest upalnie? Panie redaktorze, ja myślę, że i temperatura nie ma jakiegoś wielkiego wpływu. Tutaj. No najważniejsza jest nasza aktywność. To nasza aktywność, czyli na, na to, w jaki sposób w jaki sposób też dbamy o swoje zdrowie i o swoje ciało, no, zabezpieczając się przed nadmiernie wysoką temperaturą i nadmiernie niską temperaturą. I musimy, no, w, w, A co teraz, panie redaktorze, zapowiada się znowu jakiś upalny week, tydzień, czy nie? Bo przyszły to, tydzień tego... ma być upalny, upalne. potem tak, potem wraca no to, temperatura no, w okolicach 21 no to, stopni. Ale jeśli upalne, no to tr trzeba przypominać i dbać o nakrycie głowy. Trzeba dbać o prawidłowe nawadnianie się. To, to jest bardzo istotne i bardzo ważne. No a przy niskich temperaturach no, trzeba się zabezpieczyć przed mrozem i dobrze, porządnie ubrać. Ehm, a czy ma wpływ? No ja myślę, że no, znamy przecież hartowania. Te e, e, znane, morso ci, którzy morsują, twierdzą, że się, ja nie morsuję. No, biegam, lubię biegać, i lubię biegać. Bez względu na pogodę. I też muszę powiedzieć, że jak jest bardzo zimno, biegam, jak jest bardzo ciepło też, chociaż na krótszych dystansach. Natomiast jeśli chodzi o morsowanie, no to ci, którzy stosują je, no bardzo sobie to chwalą. Jeszcze nie próbowałem, ale no być może spróbuję w przyszłości. O czym mówił senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Izby Wyższej, lekarz, i może w przyszłości Mors Stanisław Karczewski. Mors. Bardzo dziękuję tak, za dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękuję bardzo, Kłaniam się Życzę dobrego dnia. Dziękuję. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.